Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Człowiek się bardzo łatwo demoralizuje i bardzo to jest ciekawe. O Boże, strasznie skomplikowałam. Strasznie skomplikowałaś. Boże, ale nie wiem, to ja nie jestem aż taką głęboką osobą jak ty. Czyli wkurzają cię osoby z depresją. Tak, znaczy nie z depresją. Ale to są, wymieniłaś wszystkie oznaki myślisz, depresji. To wiesz, są depresje? Tak? Oczywiście, że tak. A ty uczysz ludzi? Trochę uczę. Mhm. A czego uczysz ich? No i też. Ja jestem też takim kameleonem troszeczkę różnymi, potrafię się totalnie przeistaczać, wiesz. Mm-hmm. Ja jestem też takim kameleonem troszeczkę różnymi, potrafię się totalnie przeistaczać, wiesz. Mm-hmm. Boże, wreszcie mogę od niej odpocząć, od tej baby. Absolutnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O! O! Co za miły głos. Och, jaki miły głos również. Czyżby kobieta jest szatana kochanką? Nie, udaję kobietę. Ach, udajesz. No, kochana, to jesteś w grupie. Naprawdę, my coraz bardziej musimy coś udawać, żeby w ogóle być. I właśnie od razu się chciałam zapytać, czy lubisz w ogóle z sobą być? Ale powiedz, czy lubisz być z innymi? Lubię być z innymi, lubię być z sobą. Ja jestem z innymi bardzo dużo na co dzień. W zasadzie rzadko bywam sama. Jestem często w wielkich stadach ludzi. Stadach. Poruszam się stadami bardzo często. I czasami jest mi brak takiego pobycia samemu. To są luksusowe chwile. A ty? Wiesz co? Ja chyba wolę generalnie, mimo że przede wszystkim bywam z ludźmi, to ja piekielnie sobie to cenię i wydaje mi się, że tylko wtedy jestem na pewno sama dla siebie fajna, kiedy są inni ludzie. O, czyli oglądasz się oczami innych osób. Wiesz co? Prowokuję też siebie do intensyfikacji takiego swojego istnienia prawdziwego, takiego aktywnego, pełnego w momencie, w którym jest drugi człowiek generalnie, wiesz? Większy mam problem z taką niejakością w obecności samej z sobą. Ale to co, poczekaj, to jak jesteś sama z sobą, to pauzę wciskasz? Wiesz co, ona mi się wciska sama i mało tego, chyba gorzej myślę. Wiesz, nie mam interlokutora, nie mam odbiorcy, nie widzę czyichś oczu, mimiki twarzy, zniechęcenia albo radości. I oczywiście jestem w stanie sobie te rzeczy wyobrazić, co by było gdyby, ale trochę mi brakuje tego oddechu z drugiej strony, wiesz? Wydaje mi się, że każdy drugi człowiek jest dla mnie prowokacją do mojego lepszego istnienia. No naprawdę, tak jest. Ale słuchaj, często masz takie okazje, że przeglądasz się w oczach ludzi, których nie znasz, czy raczej wolisz się przeglądać w oczach ludzi, których znasz? Wiesz co, ja bardzo krótko kogoś nie znam. Bardzo krótko kogoś nie znasz, czyli szybko przełamujesz barierę i dokładnie. Już jest twój. Dokładnie. Nawet jeżeli to nie jest pełne, jak się pewnie domyślasz, bo nie może być pełne, to mam taką gotowość do wchłaniania wszystkiego, co nastąpi, że wydaje mi się, że już jestem gotowa do pełnej akceptacji nawet tego, czego nie będę akceptować. Czyli ty jesteś jesmenką albo jesłumenką. Ja mogę czymś takim być, chociaż nigdy tak siebie nie nazywałam, ale możesz w to iść. A ty? Ja nie jestem jesmenką chyba. To znaczy, wiesz co, ja mam dosyć długą granicę podejścia. Naprawdę? Naprawdę. W ogóle się tego nie czuję. Może przez barwę głosu? Nie,
myślę, energia że... w głosie? Wiesz, mam, może ja mam taką jakąś, może to źle, dziwnie zabrzmi, ale mam sobie pewnego rodzaju nieśmiałość wynikającą z tego, żeby kogoś zarzucić swoją osobą. Aha. Wiesz, o co chodzi? Boże, żeby, już się boję, tak? Żeby zarzucić kogoś swoją osobą, a z drugiej strony mam też taką czasami niechęć, żeby kogoś wpuścić do siebie, więc się tak trochę czasami ślizgam, co zostaje często odbierane jako niedostępność. Wyobrażasz to sobie? A wcale nie jestem tak naprawdę niedostępną osobą, ale robię takie wrażenie, tak mi ludzie mówią, że robię wrażenie czasami takiej osoby takiej niedostępnej i na dystans. Wiesz co? A to może mówią ci ludzie, którzy sami też mają taką skłonność do... Popatrz, jak jest dystans, to od razu jest teoretycznie, można by było pomyśleć o tym, że jest jakiś moment oceniania. No oczywiście, że tak. Drugiego człowieka. A w momencie, w którym jesteś taka... Jest się spontanicznym i gotowym na przyjmowanie, tak, to jak gdyby ta strona ocenna jest przesunięta być może w moment, w którym już się albo nie widzimy, albo już możemy sobie powiedzieć o tej ocenie. Tak. Nie jest to tak trochę? Być może wiesz, to jest tak, że... Jednak... Ale lubisz być z ludźmi? Lubisz to? Lubisz? Tak. Lubię. Mhm. Lubię być z ludźmi, ale przez to, że poruszam się bardzo często stadami, tak, potrzebuję właśnie czasami bycia nie z ludźmi. Aha. A poza tym mam bardzo fajną rodzinę swoją. Aha. Mam strasznie fajnego faceta. Aha. I mam bardzo fajne dzieci. To wszystko sobie sama zrobiłaś, popatrz. Bardzo się lubimy i tak, wiesz, odpoczywam w takiej, tak czasami lubię nie być wśród ludzi i tak sobie wrócić do tego domu i być sobie z tymi moimi ziomeczkami w domku. Ale widzisz, to mimo wszystko to nie jest taki moment odpoczywania w ogóle od ludzkości, bo to jest też ludzkość. Oczywiście, to, bardzo intensywna ludzkość. Prawda? Bardzo. I jeszcze bardzo taka emocjonalnie ciągle buzująca, jakby w tobie, nawet wtedy, kiedy nie jesteś z nimi, to oni ci cały czas jakby ci towarzyszą, bo są jakimś punktem odniesienia, a czasem nawet doniesienia. No oczywiście, jest w nich strasznie dużo emocji i strasznie dużo tematów się tam dzieje. Jest bardzo burzliwie. Więc jest super. I fajnie, bo możecie sobie to o tym wszystkim, co się zdarzyło w tych stadach, o których mówisz przed chwileczką. Tak, przegadać. Przegadać, powiedzieć, co ci w tym stadzie bardzo cię inspiruje i dla ciebie jest bardzo okej, albo to, co cię na przykład dziwi. Nie chcę powiedzieć, że negujesz jakiś tam element, bo oczywiście może tak, też tak być, ale że coś cię dziwi, coś prowokuje cię do jakiegoś innego pomyślenia o czymś innym, o czym myślałaś przedtem inaczej. Wiesz, jednak jesteśmy bardzo wobec siebie twórczo, na nas twórczo działający, nie? Tak wzajemnie. Ludzie na siebie, tak. No, na maksa. To jest, to wydaje mi się w ogóle być fajne. A ciebie inspirują ludzie? Absolutnie. Ja już wielokrotnie to gdzieś jakoś tam powtarzam w różnych okolicznościach, ale to jest taka prawda przeze mnie być może bardzo późno odkryta, bo dosyć długo istnieje, więc że właściwie mnie nie ma, kiedy nie ma ludzi. Mhm. Wiesz? I to nie jest jakieś smutne, to doznanie. To jest dla mnie doznanie, które mnie cholernie uskrzydla, które daje mi taką ciągłą chęć rozpoznawania siebie wobec, rozpoznawania siebie wobec innych, bo coś innego ktoś ode mnie bierze albo czegoś ode mnie nie chce. Mhm. O, i to też jest bardzo dobre poznawanie, że ktoś na przykład nie chce. I trochę się z tym czasem nie zgadzam, ale ja już lubię sobie pokomplikować istnienie. W związku z tym przeistaczam się, że tak powiem, w innym kierunku swoją emanację, że tak powiem, przenoszę. I to jest okej. Okay. A czym się tak zajmujesz dla przyjemności, a potem czy z tej przyjemności mogą wyniknąć również twoje zajętości, takie życiowe, z których możesz na przykład żyć poniekąd?
Słuchaj, dla przyjemności bardzo lubię podróżować. Aha. Dla przyjemności bardzo lubię być w przyrodzie. Więc lubię łazić sobie w różnych przyrodniczych miejscach. Uwielbiam jeździć na rowerze. To jest takie trochę, to brzmi nudno. Dobrze, dobrze. Nie, ale, wcale nie nudno, to ty. Ale jeżdżę na rowerze, w związku z tym zimą chodzę na spinning 3 razy w tygodniu. Uwielbiam się zmęczyć. Lubię czytać książki, lubię słuchać muzy, lubię chodzić na imprezy, lubię tańczyć i lubię rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i kocham swojego psa. A, czyli masz, a pies z tobą biega na przykład? Pies ze mną biega. Mhm. A dzieci biegają też? Są już w takim momencie życia, że mogą? Już troszkę... Moje dzieci są stare. Aha, rozumiem, starsze od psa? Starsze od psa. O kurczę, no. Dzieci są starsze od psa, więc moje dzieci już nie biegają ze mną. Nie biegają, oni mają tych innych biegaczy, z którymi biegają, tak? Tak, tak. Kurczę, to tak. Jest takie smutne w pewnym momencie, ale podobno to może wrócić w jakimś tam innym momencie ich życia, więc wiesz, wszystko jest jeszcze przed tobą. A powiedz mi, czy z tych swoich przyjemności też mogłabyś ulepić garnek? Czy mogłabym ulepić garnek? Tak, i coś do garnka, z tych rzeczy, które lubisz. Czy możesz z tego żyć, mówiąc krótko? Czy mogę ulepić z tych przyjemności garnek? Tak, jak lepiej garnek ze wszystkiego. Aha. Ja tak zbieram. Jesteś lepiej, kreatywna bardzo, lepiej, tak? Tak, lepiej garnek ze wszystkiego i tak, co się do mnie przyklei, to ja do garnka. I kto się do mnie przyklei, to ja go do garnka. Aha, i go organizujesz mu, że tak powiem, jego istnienie. Oczywiście. Czyli cały czas jesteś jakby nastawiona na kreację, nie tylko własnych zapotrzebowań. Tak, na przetwarzanie, wiesz? Tak, na takie przetwarzanie, aha, na taki miszunk, na to, żeby się coś działo, na to, żeby łapać wokół siebie różne rzeczy, sklejać, łączyć ludzi ze sobą, robić coś razem, A co cię wymyślać. Wkurza? A co cię wkurza tak w ogóle w życiu? Co cię wkurza? Coś, czego nie lubisz, nie akceptujesz, masz... Wkurzają tak. Mnie ludzie, którzy nie słuchają innych, tylko słuchają sami siebie. To mnie bardzo denerwuje. Wkurzają mnie osoby, które nie są uważne na inne osoby. I to właśnie doszłam do tego, że chyba już doszłam do takiego momentu, że no po prostu... Nie kontaktujesz się z nimi. Nie, to już mnie przestaje wtedy... Przestać walczyć o to, żeby ich wychowywać i ich układać, rozumiem? No to, tak. Już musisz być troszkę większą dziewczynką, żeby to rozumieć. Tak jest. No. I wkurza mnie to, że światem rządzi kilku potworów, a reszta ludzi się ich boi. I że jesteśmy rządzeni przez polityków, którzy kłaniają się potworom i nie mają w sobie odwagi. Jest. I że... że jesteśmy w takim świecie rządzonym układami i strachem i brakuje tutaj osób, które by chciały zmienić to. Bo oni, ci którym się kiedyś wydawało, że mogliby to, że chcą to zmieniać, oni się często przeistaczają jakby w element tego czegoś potwornego, przed czym sami przedtem uciekali albo czego nie chcieli. To mi się wydaje też takie, że się człowiek bardzo łatwo demoralizuje, prawda? Że się gdzieś przeistacza. Nawet w momencie, prawda, w którym... To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Człowiek się bardzo łatwo demoralizuje i bardzo to jest ciekawe, że ludzie, którzy wchodzą w jakieś sprawy z otwartym sercem i czystymi intencjami tak. Potem zupełnie niepostrzeganie, niepostrzeżenie, tak krok po kroczku, okazuje się, że no to się zmienia. Oglądam ostatnio fajny serial. No. The Cares. Słyszałaś o nim? Nie, nie znam go. To jest serial, to jest taki komediowy serial, zupełnie nowy, w którym jedną z głównych ról gra Emma Stone, czyli ta sama aktorka, która gra w Biednych Istotach. No i to jest właśnie
To jest właśnie o tym, nie? O tym, o takim... Że niepostrzeżenie... Niepostrzeżenie po prostu. Coś przemieniasz się w potwora. I nawet o tym nie wiesz, nie? To jest ciekawe. To jakie znieczulenie następuje, popatrz, wewnętrzne, że po prostu przestajesz widzieć, przestajesz czuć, przestajesz się... A nawet jak widzisz, to się trochę oszukujesz, że to nieprawda. A no właśnie. Że tak naprawdę to jest spoko. Syndrom takiego zaprzeczenia, ponieważ masz profity innego typu, które po prostu cię... wyrównują te poziomy, nie widzisz tych różnic. To jest to rzeczywiście... No i to jest w każdym z nas, myślę. Ach, to wiesz, utrzymanie takiej wrażliwości... ciągle na tym samym poziomie jest niezwykle trudne, ponieważ też następuje walka o coś po drodze, prawda? Że potrzebujesz mieć inną podłogę, albo większą tę podłogę, albo element, który cię przenosi z jednej przestrzeni do drugiej szybciej lub bardziej wygodnie. I w ogóle, coś w tej chwili mi się to skojarzyło, że pewna wygoda istnienia też jest unicestwiająca wbrew pozorom, że jesteśmy wtedy gorsi, niż byliśmy, kiedy startowaliśmy do tego, do tej niby zmiany. A chodzi ci o to, że jak nam jest wygodnie, tak, to jesteśmy gorsi, bo tak, już tak się dochrapaliśmy? Tak. Znaczy gorsi, widzisz, to znowu jest ocenne. No, to... chodzi o to, że znaczy gorsi w stosunku do tego, co było na samym początku, kiedy było tylko ideą i elementem przy osiąganiu dużo więcej dobra się wytwarza, a przy konsumpcji dużo więcej zła, ponieważ boisz się tego, żeby nie stracić tego, co ci się udało zdobyć przez jakiś tam czas, kiedy tego czegoś nie miałaś. O Boże, strasznie skomplikowałam. Strasznie skomplikowałam. Nie wiem, to ja nie jestem aż taką głęboką osobą jak ty. Spróbuj, błagam cię, biegnij za mną, bo kto jak nie ty, myślę o tym, co nas łączy, czyli jeszcze ciągle chyba płeć, bo jeszcze ona się nam nie zmodyfikowała tak zupełnie. A powiedz, co ciebie wkurza? Słuchaj, albo kto cię wkurza, bo mówiłaś, że tak oglądasz się w oczach innych i w ogóle jest tak super. Ale poczekaj, ja się o ciebie to pytam. Wkurza mnie brak pasji. Mhm. U drugiego człowieka brak energetyczności, ale nie chodzi o energię, że ktoś biega i tak dalej, tylko takiej chcieństwa w działaniu. Pieprza mnie bardzo, jak ktoś mówi, że coś się nie da. Boże, to doprowadza mnie do stanu nieużywalności, szczególnie zawodowo. Nie musisz być doskonała. Nawet nie chodzi, że od razu, tylko nawet na końcu. Ale dla mnie ważne jest to, że czegoś chcesz, że masz intencje, że ruszasz się od środka, że chcesz wziąć w czymś udział, jeżeli jesteśmy w duecie, tak samo jak ja. Nie chodzi mi o wymiar tego, że tak samo, tylko... tak samo gorąco, no nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Czyli wkurzają cię osoby z depresją. Znaczy nie z depresją. Ale to są, wymieniłaś wszystkie oznaki myślisz, depresji, to wiesz? Są depresje? Tak? Oczywiście, że tak. Tak. Myślę, że to jest aż... Oczywiście, że tak. Być może to jest tak, że ty nawet nie wiesz, że ta osoba, która cię wkurza, mierzy się z czymś trudnym. Aha, i rozumiem. Że to jest depresja na przykład. Mm-hmm. Myślisz, ale po prostu Jezus nieruchawy, Maria, wkurzający typ, który niczego nie chce. A to może być osoba, która miesiącami, tygodniami po prostu mierzy się z tym. Ja to rozumiem, może cię to wkurzać. No czekaj, no. Ale wiesz co? Ale ja myślałam, to może w jakimś innym rejonie się znalazłam. Na przykład ktoś przychodzi, żeby się czegoś nauczyć albo się czegoś dowiedzieć. Przychodzi sam, z własnej inicjatywy. No. Nawet płaci za to pieniądze i tak dalej. I mówi, chciałabym być tam na przykład kimś, prawda? Czy móc zdobyć takiej i takiej umiejętności i tak dalej. I w tym momencie, w którym... pokazujesz mu, w jaki sposób może się uruchomić, on tego nie robi i się nie tylko wycofuje, nie robi nawet próby progresu, rozumiesz? Jakiś, nie wykazuje nawet chęci
posłuchania czegoś, no właśnie uruchomienia się, to raczej w tym sensie. Ja myślałam o... A ty uczysz ludzi? Trochę uczę. Mhm. A czego uczysz ich? Istnienia w takim wymiarze, żeby mogli być inspirujący dla innych i... Czyli jesteś guru. No i... też. Też. Próbuję ich uczyć czasem. Znaczy uczyć, pokazywać, że istnieje coś takiego jak w pozytywnym ujęciu tego słowa samoakceptacja po to, żeby też inni ciebie akceptowali i chcieli być z tobą. A uczysz ich zbiorowo czy pojedynczo? Różnie. Różnie. W zależności od tego, czego oni oczekują, to oni wybierają sposób. Czy będą w jakimś zespole, czy będą indywidualnie ze mną obcować w tej materii. I słuchać, i inspirować się. Wiesz co, no, ja mogłabym powiedzieć, że nie ma dla mnie specjalnie ogromnej różnicy, chociaż uwielbiam rozmowy tête-à-tête. Ta rozmowa dla mnie na przykład w ten sposób, że tylko słyszymy siebie, jest dla mnie jest bardzo ciekawa, ale wiem, że dla mnie zobaczenie twojej ręki, twojego mignięcia oka... Pokażę ci nogę. Nie, pokaż. Pokazujesz mi buty, są nieźle wykonane. Słuchaj, daj mi nogę, ja ci nogę dać nie mogę. Ja pokażę ci bardzo podobnego buta. Rozumiesz? Bardzo podobnego buta. No, cześć bucie. Cześć bucie. Bucie, cześć, dawaj bucie się, dawaj. Dawaj bucie, daj się. Tak jest. Słuchaj, więc bucie, z butami mamy już dobrze. Oczywiście, nie powiedziałam ci tego. Ja mówię do ciebie na ty oczywiście i ty tak samo. Nie wymieniłyśmy sobie naszych imion. One mogą nawet nie mieć większego znaczenia w tej chwili, ale rozumiem, że to nam w ogóle w niczym nie przeszkadza. A tak nawet chyba jest ciekawie. Ale oczywiście. W ogóle imię jest elementem dodanym. Ktoś wymyślił, to znaczy zwykle nasi rodzice to robią, nie? Na samym początku. Chyba, że sobie zmienimy to. I od razu ci powiem, że my możemy w którymś momencie zmienić te konwencje w tym sensie, że jak będziemy czuły, jedna z jednej strony, druga z drugiej strony, że potrzebujemy siebie, wiesz, z twarzą, z ciałem, z jakimś elementem, to możemy to sobie zrobić, ale możemy zostać też w tej konwencji, bo mnie ona jest dla mnie inspirująca. Nie wiem jak dla ciebie, bo nieczęsto się takie rozmowy odbywają, nie? Tak, to bardzo jest ciekawe. Jak to czujesz w sobie? Czuję się komfortowo, ale i też czuję coś takiego, że może, że jest to ciekawe, ponieważ ja jako taki nałogowy empatyk, aha, rozmawiając z osobą, którą widzę, bardzo dużo zbieram z tej osoby. Ja tak samo. Ale też troszeczkę gram. Aha, że od razu się troszeczkę formatujemy, tak? Że tak, formatujemy się nawzajem. Aha. Ja się formatuję do ciebie, ty się formatujesz do mnie, dostrajamy się na pewnego rodzaju falach. Aha. Ja jestem też takim kameleonem troszeczkę, z różnymi, potrafię się totalnie przeistaczać, wiesz, w zależności od tego, z kim przebywam, z kim rozmawiam, dostrajam się. Dostrajesz. Ja w momencie, kiedy się nie widzimy, to myślę, że dostrajamy się inaczej. Tak, i bardziej się poprzez coś, co się nazywa szarą komórką, prawda, ona się tam uruchamia, ona bez tego oka, to jest raz. A poza tym jest też, nie wiem, czy właśnie ta ocenność,
która polega na tym, że jak widzimy, to od razu, no mimo wszystko, mimo że nie rozbijamy na czynniki pierwsze wszystkich tych elementów, my teraz poza butami, które znamy, znaczy wiemy, że jakieś chyba w podobnym stylu one się gdzieś tam lokują, mniej więcej, to nic nam nie jest potrzebne, ani ich cena, ani ich dokładnie no, powiedziałabym, stylizacja uzupełniająca to, co mamy dodatkowo. A powiedz mi, czy są takie rzeczy, które takie elementy w tobie, które bardzo byś chciała, co nie znaczy, że to się zdarzy, ale chciałabyś, żeby w twoich dzieciach, bo rozumiem, że to jest dzieci, liczba mnoga, prawda? Mm-hmm. Żeby one nie przepadły, jeśli one zaistniały. Bo czasem jest coś takiego w nas, że zaistnieje przez czas jakiś, a potem może już swoim trybem się tam zmieniać. A chciałabyś, żeby coś było takiego z ciebie, co by zostało z nimi na dłużej. Ze mnie? Tak. W ogóle tak nie myślę. No ale to pomyśl w tej chwili. To pomyśl, zastanów się nad tym. Żeby ze mnie tak, coś było? Coś było w nich takiego, zostało. Ale że co w nich ma zostać we mnie? Ja w ogóle nie... Oni są swoi, ja jestem rozumiem. Swoja. Tak. I w ogóle nie chcę, żeby w nich było coś ze mnie. Ale na przykład jak uważasz, że coś jest fajne, co tobie robi dobrze w twoim życiu, w twoim kontakcie ze światem i tak dalej. I... To ja wiesz co, no. W ogóle nie mam takiego myślenia. Nie? No. Każdy ma swoje i aha. Bardzo szanuję to, że każdy znajduje swoją drogę. Tak. I w ogóle nie mam takiego myślenia, żeby próbować komuś, a szczególnie swoim dzieciom, oczywiście pokazywałam im różne rzeczy, tak. Ale wcale nie mam takiego chciejstwa, tak. Żeby one te rzeczy niosły no, dalej, no. Bo każdy z nich ma swoje i uważam, że oczekiwania zabijają. Super, yes. Ale czy ty wiesz, że to, co powiedziałaś teraz, to jest właśnie... Moim zdaniem, to jest absolutnie, to wiesz, ja się na tym kompletnie nie znam, nie jestem psychologiem, żeby była jasność, absolutnie, ale to, co powiedziałaś teraz, że chciałabyś, żeby to było swoje w drugim człowieku, to również jest pewna droga. Mhm. I to jest właśnie fajne, że zachowanie tej odrębności chciałabyś, żeby mieli takie samo poczucie odrębności, jakie ty masz poczucie odrębności, które ty przekazujesz im i one, bo ty je przekazujesz. Mhm. Tę wolność, wolność jest też do przekazania. No, tak. Nie myślę, tylko ograniczenia. Tak. A ty pomyślałaś od razu o pewnych, no, takich strukturach zamkniętych. Tak, ja tak pomyślałam o tym, a, że tam, wiesz, właśnie. Lubię góry, to ty też musisz lubić góry. A to zupełnie nie o to chodzi. To właśnie to, co powiedziałaś, o tej wolności, że masz na to absolutną nie tylko zgodę, ale taką, to jest taka twoja idea, żeby byli po prostu tacy, jacy chcą być. Mm-hmm. I tacy, jacy będą też pod wpływem tego, czego będą doznawać. Bo to na pewno modyfikuje człowieka. Na pewno. Mimo, że jest coraz bardziej świadomy, czyli mógłby podpinać się ciągle pod to, ciągle i na okrągło pod to, co było na samym początku, kiedy myślał o sobie, jak to będzie, kiedy będę. Mhm. Pokomplikowałam znowu. Pokomplikowałaś. A powiedz mi, bo ja wrócę teraz do tego, że mówiłaś, że jesteś guru. Jakim jesteś guru? Co robisz takiego? Powiedz mi, proszę. Ty to nazwałaś. No dobrze, ja to tak nazwałam. Guru. Ja bym się nigdy nie odważyła powiedzieć o sobie, że jestem guru. Nie. Teraz musiałam ci powiedzieć, czym ja się zajmuję. No to powiedz mi, już być takie tajemnicze. Dobra. Ja jestem osobą, która może być każdym. Ciekawa jestem, czy coś ci to mówi. Jesteś osobą, która może być każdym? Nie. Nie, mów dalej. Nie wiem.
jakby ci to... To jest bardzo ciekawe, bo wiesz, to nigdy nie nigdy nie mówiłam o tym. Wiesz co, jak byłam bardzo mała, to w takim wypracowaniu, wiesz, jak się jest w szkole tam podstawowej, to czasem nauczycielka zadaje to takie pytanie, kim chciałbyś zostać? Mm-hmm. I ja napisałam, mając lat 10 dokładnie, bo to było w trzeciej albo czwartej klasie szkoły podstawowej, mam to przepraszam bardzo, wypracowanie. Jeszcze w annałach tam swoich, gdzieś tam ono, to zostało. Napisałam coś takiego, że chciałabym być tym, bo ten ktoś może być każdym. I tak się stało. Aktor może być każdym. Super. Tak. I ja jeszcze nie wiedziałam do końca, że to jest to i nie wiedziałam, że to jest tak szerokie. Czyli jesteś aktorką? Jestem aktorką. I uczysz aktorów? Nie tylko. Uczę cywilów również. Aha. To są ciekawsze dla mnie doznania, które wykraczają absolutnie poza technikalia. Chociaż używane one są dla osiągnięcia pewnej świadomości, że każdy człowiek, każdy uprawia ten zawód bez świadomości, czyli jest poniekąd aktorem w świecie, jest. Mm-hmm. Czyli uczysz, ale powiedz mi, uczysz cywilów aktorstwa w tak, pewnym sensie? Tak, element, tak. Jak gdyby wykorzystywania Wykorzystujesz jakąś metodę? Wykorzystywania technik aktorskich w tak zwanym swoim życiu, w swoim życiu zawodowym przede wszystkim, ale też uświadomieniu sobie, no kim jestem. Aha, kim jestem. A pracujesz w jakiejś metodzie, czy po prostu nie, masz swoją metodę? Nie, to jest moja metoda, absolutnie. Mm-hmm. To jest jakiś taki mój pomysł, który wynika z emanacji, z tego, jaką mam energię, jaką mam komunikację z drugim człowiekiem, że uwielbiam po pierwsze ludzi, aha, bez względu na to, jacy są. Bardzo lubię im powiedzieć wszystko to, co jest najfajniejsze z mojego punktu widzenia i wszystko to, co jest najgorsze z mojego punktu widzenia, co nie znaczy, że mój punkt widzenia jest jedynym punktem widzenia świata, tych ludzi w tym ich istnieniu. A co jest najważniejsze w tej metodzie? Jakbyś miała powiedzieć taką jedną najważniejszą rzecz. Najważniejsze? Co jest takim korem twojej metody? Korem? Absolutna serdeczność wobec drugiego człowieka. Mhm. Absolutna empatia, absolutne nawet w uwagach bardzo drastycznych i bardzo teoretycznie zniweczających czy jakoś dotykających tego drugiego jest po prostu to, że robię to tylko dlatego, że jesteś dla mnie ważna. W momencie, w którym nie jesteś dla mnie ważna, nie powiem ci nigdy nic bardzo takiego nieprzyjaznego. Nie powiem ci tego nigdy. No, ale to mówisz teraz o tym, On mówi o metodzie. O metodzie. Tak. Mhm. Tak, ale wiesz co, że ja nawet nie nazywałam tego dotychczas. W tej chwili z tobą po raz pierwszy tak to nazwałam. Tak to... pozwoliłam nazwać może tak. Bo ale nazwałaś. Że metodą, czy że... metoda, że metoda. Raczej sposób, raczej podejście, raczej klimat, aura, wiesz, raczej tak to gdzieś poetycko próbowałam nie dookreślać. A w tej chwili, jak ty powiedziałeś, to może to jest metoda. Potrząśnięcie kimś, powiedzenie mu wszystkiego najlepszego, co w nim jest. Z mojego punktu widzenia to co zobaczę. Mm-hmm. I dlatego powiedziałam ci na samym początku, że ta mnie jest potrzebna taka interakcja. To, że ty też jesteś w tym
gorąca, ciepła, no w każdym razie żywotna w odbiorze. To mnie bardzo interesuje. Bardzo się boję tego wszystkiego, co przychodzi powoli albo szybko, pewnie szybko raczej, w zmianach, tej braku komunikacji bezpośredniej, tej zastępowalności człowieczych emanacji, tych odruchów, tych dźwięków, tych onomatopei, tej pauzy, która się między nami wytwarza, bo ona będzie sztucznie gdzieś tam przetwarzana, wykorzystywana. Czyli co, boisz się takiego świata cyfrowego, mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, robotyki i tak dalej? Tej przesady w tym, boję się tego. Boję się tego, chociaż generalnie nie jestem tchórzliwa. Mogę tylko tyle powiedzieć, że mam nadzieję, że nie będę tak długo żyła, żeby to zobaczyć w całości. Naprawdę mam taką nadzieję. A nie jesteś ciekawa? Na przykład tak, że na przykład już jesteś martwa, nie? Wyobraźmy sobie, i dostajesz takie roleczki z Instagrama z teraźniejszości, kiedy już nie żyjesz. Ja bym na przykład tak chciała. Tak już, na przykład chciałabym tak sobie umrzeć, ale od czasu do czasu jeszcze dostawać takie relacje. Nie. Wiesz dlaczego nie? No bo tam co tam nie będzie? Nie ciekawi cię. Tam będzie? Nie. Wiesz co? Tam, gdzie mnie nie ma, to już mnie nie interesuje tak bardzo. Mm-hmm. Jakby czuję taki związek z taką... Czyli to wszystko jest o tobie przez cały czas. Tak. Tak, jest ze mną związane. Nie musi być o mnie, ale może być o tobie, bo tylko teraz mam taką szansę i taką możliwość i to jest czas, który jest mój, nasz i nikt nam tego nie odbierze. Mm-hmm. Nikt, nigdy. I nie ma takiej możliwości, jeżeli nawet spotkałybyśmy się jutro czy pojutrze, to już będzie to inny moment. Inny moment będzie w tym, co ty przeżyłaś przed chwileczką, zanim tutaj weszłaś. I ja również muszę i chcę. Odrzucam wszystko, co było przed tą naszą rozmową i jesteśmy tylko w tym, a potem już będzie coś zupełnie innego. I to jest dla mnie wartość absolutnie dodana do mojego istnienia. I ja sobie to ogromnie cenię, wiesz? Mm-hmm. I nawet w kreacjach, w tak zwanych kreacjach, czyli w kreowaniu jakiejś postaci, wiem dobrze, że w teatrze przecież są rzeczy, które są powtarzalne, prawda? No gram tę samą rolę w jeden wieczór, potem w następny lubisz i tak dalej. To? Uwielbiam to. Uwielbiam. A czemu lubisz grać tą samą rolę, tą samą postać? To mnie zawsze interesowało. Jak to jest tak wchodzić na scenę i grać ciągle to samo? To jest w ogóle nie to samo. Mm-hmm. Ponieważ ty jesteś kimś innym, kto siedzi na widowni. Mm-hmm. I dla ciebie to jest zupełnie coś innego i coś zupełnie nowego. Po pierwsze, ja to bardzo czuję. Żadna fraza nie jest powiedziana identycznie, mimo że intencję ma identyczną. Żadne spojrzenie na mojego partnera, czy moją partnerkę, czy zespół ludzi, który jest, inaczej no, ale oddychają. Potrafisz się bawić na przykład, nie wiem, 50. Potrafię. Przedstawieniem? Absolutnie potrafię. I uwielbiam to i kocham ten moment, kiedy mogę zostawić siebie w garderobie czy w kulisach siebie. Czyli co, odpoczywasz od siebie? Odpoczywam od siebie, absolutnie. Jesteś na wakacjach od siebie. Jestem na wakacjach. I myślę sobie, kurczę, jak super, że nie ma tej i tutaj wymieniam swoje imię, nazwisko. Boże, kurczę. Wreszcie mogę od niej odpocząć, od tej baby. Absolutnie. Absolutnie tak, bo mogę na przykład mówić wolniej, albo mogę mieć dużą pauzę, albo mogę usiąść. Nie muszę biec. Słuchaj, a jak się tak nie widzimy, to możesz mi opowiedzieć o jakiejś swojej najgorszej roli, którą zagrałaś, że to po prostu było coś strasznego, wstydzisz się, było żenujące, okropne, obrzydliwe wstyd? Nie. Dlaczego? Bo nie było takiej? W ogóle czegoś takiego... Ja sobie tak w ogóle nie wyobrażam, żeby coś takiego przeżyć. Serio? Naprawdę. Mhm. Nawet... I to nie chodzi o ocenę innych. Że jakaś... Wiesz... To nie masz niczego, co uznajesz za swoją porażkę? Nie zapytałabym cię, gdybym cię widziała. Porażkę. Dobrze, dobrze, że mnie pytasz. Czekaj. Bo ja w ogóle o takich... Wiesz co... Jezus, to okropnie to zabrzmi,
Ale to nie, w ogóle to nie chodzi o wartościowanie siebie jako aktorki, czy jako twórczyni i tak dalej, że coś jest beznadziejne, bo ja, po pierwsze, ja tego nie widzę w momencie, w którym to się dzieje. I sam akt ten tego tworzenia, tego bycia jest dla mnie tak fascynujący i ja jestem w tym tak strasznie do końca od początku, od początku do końca. Że w ogóle nie oceniasz. Że w ogóle tego nie oceniam. Ekstra. I w ogóle nie mam... No a filmy? Słuchaj, jak oglądam swoje, przepraszam bardzo za słowo, stare filmy, to w ogóle to już nie jest o mnie. Ekstra. To jest kompletnie ktoś inny. To jest jakaś mała dziewczynka albo jakaś bardzo młoda dziewczyna, która absolutnie nie jest już mną. Serio? I kurczę, mogłabym ją opierniczyć, że na przykład niewyraźnie mówi, albo za szybko, albo coś takiego, ale to w ogóle jest jak gdyby... To jest dla mnie jak jakaś bardziej zabawa. Ja gorsza jestem do oceny na przykład swoich, nazwijmy to uczniów, studentów i tak dalej, zdecydowanie. A nie chodzi o to, że ja tak siebie lubię. Ja na przykład bardzo lubię siebie w odsłonach, gdzie jestem kompletnie pozbawiona jakiegokolwiek glamuru. Jakiegokolwiek. Ja lubię... A potrafisz być brzydka? Aż! Przede wszystkim. Ja w ogóle generalnie uważam, że brzydota jest tak... no... Jest dziełem sztuki. I umiejętność takiego zejścia z poziomu właśnie glamuru, wiesz, i czegoś takiego dorobionego jest piekielnie gdzieś sztuczna. A w ogóle sztuka powinna być w jakiś sposób czysta. Ona może być piękna, ale to jest, to ty oceniasz, ty widzu, ty człowieku oglądający obraz, czy oglądający film, czy oglądający, to ty to nazywasz. To jest twoją wrażliwością jakby opieczętowane, czy dotknięte, żeby mogło być jakieś. Dla mnie samej. A słuchaj, a co byś, tak jak teraz mówisz, to jakbyś miała teraz sobie wybrać coś, co byś chciała zagrać, ale tak teraz najbardziej byś chciała się zanurzyć w jakąś postać w ramach wakacji od siebie, to masz coś takiego w głowie, co to by było? Tak, ale to jest bardzo mroczne. No dajesz. Absolutnie. W ogóle nie... To jest... I to nie nazwę, nie podam ci tytułu, chociaż jak byłam mała, to bardzo chciałam zagrać Matkę Courage. Lady Macbeth bym bardzo chętnie zagrała. Wszystko to, co się w ogóle ze mną nikomu nie kojarzy. Serio? Miałabyś ochotę się tak zanurzyć w mrok? Tak. Tak, ponieważ ja mam naturę bardzo optymistycznie taką otwartą na pozytyw, wiesz? No to, to dlaczego chciałabyś się zanurzyć w mrok? Dlatego, bo chciałabym siebie właśnie odpocząć trochę, to powiedziałaś o odpoczynku, trochę od siebie. Bo zatem to wydaje mi się bardzo interesujące, jakby w takiej penetracji od środka w człowieku. Zdarzyło mi się zagrać takie rzeczy. No nie ukrywam, że coś takiego się już zdarzyło. Ale wiesz, że musiałam to sobie sama wymyślić, żeby ktoś sobie mnie mógł w tym wyobrazić. Bo wyobraźnia innych o nas jest czasem bardzo, no taka powierzchowna może, tak? I to tak jest. Ale to nie o mnie, bo weszłyśmy na mnie, Holender, i pozwoliłam ci na to, okrutnico ty. Słuchaj, a ty jak coś robisz zawodowo, to z czym to się wiąże? Z aktorami. Tak. I ty ich poszukujesz, żebyś sobie coś zrobiła? Czy ty z nimi współistniejesz? Ja z nimi współistnieję. Lubisz ich? Lubię. Tak?
Tak, lubię. Nie rozumiem, dlaczego oni to robią. Znaczy rozumiem, dlaczego oni to robią, bo mi mówią to, ale bo wydaje mi się, że bycie aktorem to jest bardzo trudny zawód. Tak. Ja doświadczam trochę tego, bo ja też piszę. Tak. I jak piszę, to muszę przybrać skórę jakiejś postaci. No jasne, musisz wejść w to. Żeby, i teraz na przykład piszę coś takiego, w której muszę przybrać, bo tak pytałam o ten mrok. I teraz jestem właśnie bardzo mroczną postacią. Aha. I jak przybieram jej skórę i siadam w miejscu, w którym ta osoba siedzi, na drapiącym kocu, na którym ta osoba siedzi, w miejscu, w którym ta osoba jest, tak. I biorę na siebie wszystko, co ta osoba na sobie ma, to mam ochotę po prostu spierdalać stamtąd. Naprawdę, tak. Chcesz to dać aktorce czy aktorowi, tak? No i muszę to dać aktorowi, tak, muszę to dać aktorowi, ale samo to poniesienie tego jest bardzo trudne. Znam taką żonę aktora, która mówi mi ciągle, że on po prostu co chwilę się zmienia i co chwilę życie z nim jest potwornie trudne, dlatego, że ona nigdy nie wie, kim on jest. Mm-hmm. To znaczy wie, bo wie, co on gra w tym momencie, ale te zmiany, bo to jest dosyć trudne się tak zczyścić, wiesz, z tego. To prawda. I dużo trzeba pracować nad wejściem i wyjściem I nie każdy z roli, to chce robić. Nie każdy to chce robić. Pozostać w tym. Oczywiście. I to wcale nie każdemu jest potrzebne. Tak, i sobie chodzą w tej postaci, nakładają sobie ten kostium na siebie, tą skórę, tą głowę, te myśli i tak dłużej odpoczywają niż potrzeba i się rozsiadają w tej postaci. No gorzej mają ci, którzy z nimi żyją. I gorzej mają ci, którzy z nimi żyją, tak. To jest prawda, a wiesz co, pewna znana mi bardzo dobrze istota, która miała chyba 7 czy 8 czy 9, 8 lat, ale to nie jestem ja, żeby była jasność. Chodziła do szkoły muzycznej, wiesz, nie bardzo chciała już grać, znaczy od razu nie chciała dosyć szybko, ale dobra. Nie chciała grać na pewnym instrumencie i przechodząc przez pewną przestrzeń, która łączyła dwie różne szkoły artystyczne, ta mała istota, 8-9-letnia, grająca na tym instrumencie, odwróciła głowę z plecakiem, czy tam z tornistrem na plecach, odwróciła się w kierunku tej drugiej szkoły, do której nie szła i powiedziała tak, jak będę duża, to chcę chodzić do tej szkoły i tutaj pokazała palcem, bo w tej szkole jak ona to sformułowała, poczekaj, bo nie chcę konfabulować, bo w tej szkole instrument nosi się w sobie. I to jest jedna z najważniejszych fraz, moim zdaniem, bardzo poetycka, ale bardzo, bardzo głęboka, które moim zdaniem pokazują istotę w ogóle tego zawodu. No tak, to prawda. I to jest coś takiego, że z tym jesteś wszędzie, i tylko od ciebie to zależy. I od twojej kondycji, od twojego zdrowia i od każdego zdrowia, i psychicznego, i fizycznego. I od twoich okoliczności, w których funkcjonujesz i tak dalej. Wszystko to, ten cały instrument znajduje się w tym miejscu. I teraz umiejętność czyszczenia tego instrumentu to jest bardzo, bardzo wsobne. Ja uważam, że do tego zawodu trzeba przede wszystkim mieć nie talent. Trzeba mieć naturę. Naturę. Organiczność łatwego dokładania, wykładania, przesuwania, przemalowywania, odmalowywania, pomniejszania, powiększania. To wszystko i to wszystko jeszcze musi mieć swój timing ogromny. Szybkości, dynamiki, czyli jakby powiedzieć ładnie, dynamiki również można powiedzieć, ale niekoniecznie, i absolutnej wiary, że każdy z tych elementów może być
ewakuowany z ciebie i przenoszony na drugiego człowieka. I taka czysta, w czystej postaci lubość siebie, czy miłość do siebie, czy jak to chcesz nazwać, ale taka autoakceptacja, bez emfazy, bez samouwielbienia, bez kabotynizmu, wiesz, i tak dalej, w takiej bardzo czystej postaci musi być, bo inaczej nie byłabyś w stanie, czy nie byłbyś w stanie człowieku stanąć przed drugim człowiekiem, czy innymi istotami, żeby opowiadać historię, którą na przykład w tej chwili piszesz. Mm-hmm. I to jest taka wydaje mi się, naiwność też w tym zawodzie, wiesz? Też mi się tak mi się to kluje w głowie już po dosyć długim, że tak powiem, istnieniu. I nie oddałabym tego za nic. Tej naiwności i tej wiary takiej, bez względu na to, jakie ma się osiągnięcia i w jakim punkcie się człowiek znajduje. I dlatego, jak powiedziałam ci o tym, że nie znoszę letniości i takiej obojętności, to właśnie to jest, bardzo mi się to wiąże właśnie z tym, co ja sama robię, że ta temperatura w kontakcie z drugim człowiekiem, ta temperatura w słuchaniu, to, co zaczęłaś opowiadać o tym, jak powiedziałaś o tym kocu, ostrym kocu, to ja poczułam moja pupa, rozumiesz, ona siedzi na czymś bardzo miękkim, ale poczułam to drapanie i od razu chciałam tam być. Ja wiem, że ja tam nie będę, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja byłam w tym momencie, kiedy ty o tym mówisz, jak ja o tym czytam, to ja tam jestem. I mnie to obchodzi. Mnie obchodzi teraz to, co z tego drapania wyniknie. Czy ja dostanę tej wysypki, rozumiesz? Czy za chwileczkę przyniesiesz mi balsam i mnie posmarujesz w jakichś okolicach, gdzie ta moja noga, ta moja pupa, czy ten mój łokieć zetknął się z tym czymś. I dlaczego ja siedzę tam? Dlaczego tak długo? A może mogę wstać? A co będzie z moimi stopami, kiedy one zaczną po tym kocu? Wiesz co, uruchamiasz mi wyobraźnię? Absolutnie. I oczywiście chcę cię zobaczyć, zobaczę cię, ale wzruszasz mnie. Na przykład ja mam tak. A ty mówisz, że pracując z aktorami, jakże a priori zakładasz, że ich lubisz, czy musisz poznać, żeby dowiedzieć się, że ich lubisz? Muszę ich lubić, żeby z nimi pracować. Tak. Wiesz, że to jest bardzo ważne dla nas? Bardzo. Bo jak kogoś nie lubię, to nie mam ochoty A zdarza ci się wielokrotnie nie lubić? Czy musisz poznać, żeby nie lubić? Czy masz z góry coś, znaczy, że coś czujesz, że... Staram się nie pracować z osobami, których nie lubię. I na szczęście mam takie szczęście, że mogę mieć na to wpływ. Aha, ale przecież jeżeli nie znasz, to możesz nie wiedzieć. No, ale w momencie, kiedy wybieram tą osobę, żeby z nią pracować, to... Aha. To ją... Ale możesz nie znać tej osoby, prawda, wcześniej? Żeby ją wybrać? Mogę, poznać? Tak, ale wiesz, jak wybieram tą osobę, to jest ten moment, to są te randeczki. Tak. I tak i w ogóle staram się pracować z ludźmi. No, często spotykasz na swojej osobie osoby, których nie znasz i zastanawiasz się, czy chcę spędzić z tą osobą rok. Tak. I żeby spędzić z tą osobą rok... Czy nawet jeden dzień zdjęciowy to wystarczy. No, nawet jeden dzień zdjęciowy, ale na przykład mówię tutaj o innych osobach, tak, które spędzają więcej czasu. Tak. Staram się, żeby to było tak, żebym tą osobę w jakiś sposób lubiła. I potem, jeżeli mi się... Nie wiem, czy mi się zdarzyło, no, żebym pracowała z kimś, kogo nie lubię. Chyba nie. A słuchaj, a nie, wiesz co, teraz mi przyszło do głowy coś abstrakcyjnego i trochę powiem jakby poniekąd przeciwko sobie, czy przeciwko ewentualnym potencjalnym kolegom. Wyobrażasz sobie taką rzecz, ponieważ piszesz scenariusze i
w tej układance tych postaci, które tam masz, jest persona, jest zdarzenie ludzkie, może tak nawet, które jest ci potrzebne dla dramaturgii, mm-hmm. które niesie w sobie coś, co samą ciebie, wiesz, mm-hmm. gdzieś odrzuca. Mm-hmm. I czy eksperymentem nie byłoby znalezienie kogoś takiego, kto na pierwszy rzut myślenia nawet cię, wiesz, robi ci coś takiego. No pewnie, że tak. Tylko, że widzisz, ja staram się pracować w ten sposób, żeby w każdej osobie znaleźć rację. Aha. Bo uważam, że tak dobry twój film na przykład, jak dobry twój negatywny bohater. Tak. Czyli jeżeli ja nie potrafię znaleźć racji i zrozumieć tak. Czarnego charakteru tak. i przyznać mu prawa do tego, żeby taki był, tak. całkowitego, rozumiem. To znaczy, że nie jest moim dobrym bohaterem i że muszę nad tym popracować bardziej. Ale... W związku z tym, nawet jeżeli ta osoba jest... I powiedzmy, osoba, która się wciela tak. w tą osobę, kreuje te okropne cechy, mm-hmm. albo gdzieś tam znajduje pokłady tych cech w tej mm-hmm. osobie, mm-hmm. to ja też lubię te cechy strasznie, wiesz. Mm-hmm. To nie znaczy, że musisz lubić tylko osoby, które są miłe, słodkie. Możesz kochać potworów. Jasne. Ale na przykład, tak pomyślałam sobie, że to może być taki twór, który... jest ci potrzebny, żeby pokazać tym, którzy będą odbiorcami, że możesz mieć siłę sprawczą do pewnej likwidacji takiego istnienia. Ale likwidacja, czekaj, bo teraz mi przyszło do głowy, że likwidacja nie polega na unicestwieniu i pozbawieniu go, powiedzmy, w ogóle życia, tylko przełożenia go w coś innego. Mm-hmm. No jest to jedna z dróg. Wiesz co, bo tak chodziło mi o to, żeby o zero-jedynkowe traktowanie czasem, bo jest taka skłonność do pewnych takich stereotypowych mniej lub bardziej wyobrażeń. No. Prawda? Że coś się nam kojarzy. Zdarzyło mi się kiedyś w moim życiu sprowokować... Notabene osoba, która mnie zna bardzo dobrze, moją przyjaciółkę, aby napisała mi rolę, mm-hmm. która nie będzie miała, to taki cel był główny, absolutnie nic wspólnego z tym, co zdarzyło mi się w ogóle w moim życiu zagrać. Mm-hmm. To była pewna moja tęsknota do przewertowania, wiesz, tej podszewki odwrócenia, to kompletnie. Mm-hmm. I to się zdarzyło. Bo mnie udało się to jakby tak zorganizować, żeby się taka możliwość była stworzona. I to było bardzo szokujące, głównie dla moich bardzo ludzi, którzy mnie bardzo dobrze znają. Mimo, że przecież jestem aktorką, przecież mogę teoretycznie grać różne rzeczy, prawda? Mm-hmm. A jednak to było dla nich, dla tych moich bliskich bardzo, bardzo zaskakujące. Ale nie znali takiej ciebie. Tak. Nie znali tej strony. Tak. I że taka potrafisz być. Tak. Natomiast to było bardzo trudne dla moich dzieci. Mm-hmm. Ponieważ nie ma takiej możliwości, żebyś zrobiła coś więcej niż jesteś naprawdę. Mhm. I to nie chodzi mi o morderczynię, to w ogóle nie w tym, żeby iść, to w ogóle nie o takie no, ale zachowania. Ale jakąś okrutną osobą byłaś. W każdym bądź razie to było takie bardzo, słuchaj, nie mam, no tak, tak jest, znaki szczególne. Popatrz, tak się nam rozmawia, ale to już abstrahując od tego, popatrz, zupełnie inaczej sobie można byłoby
wymyśleć, co, o czym by rozmawiać, gdyby rozmawiać, a w inne zupełnie rejony człowiek wchodzi, kiedy z drugiej strony spotykasz głosy, jestestwo, emanacje, energię, która pociąga za takie sznurki, które w tobie są wzajemnie, które otwierają zupełnie inne przestrzenie na rozmowę. Na rozmowę, na porozumienie, na chęć pobycia. No, ale z drugiej strony aktorka i reżyserka zawsze dojdą, pobiegną w podobne rejony, nie? Absolutnie. Będziemy grzebać, słuchaj, weźmiemy łopatę i będziemy grzebać w duszy. Tak jest. I to popatrz, ale popatrz, ta dusza jest w każdym innym. Nie musi to być ani aktorka, ani reżyserka. Może to być każdy inny, więc ci, którzy mogliby nas ewentualnie kiedyś posłuchać, mogą się również w tym znaleźć, bo oni cały czas są, bo oni są bazą tego, dla którego my istniejemy też, ci inni. Super. Odkrywamy się, czy zostajemy? Odkrywamy się. Musimy skończyć naszą rozmowę. Bardzo miło było z tobą rozmawiać. Bardzo chętnie się zobaczymy. Tak? Czy chcesz? To możemy się zobaczyć. Możemy nie przesuwać. Czekaj. A przesuńmy. Przesuńmy. Zróbmy tak Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię bardzo. Bardzo cię witam. Musimy się odwrócić, bo kamera jest tu. Tak, kamery więc to są jest, tu. To jesteśmy. Tutaj jest trochę wyższa reżyserka, tutaj jest trochę niższa aktorka. To jest, zdejmij tej buty w tej chwili. Dziękuję. Wreszcie wysokość jest odpowiednia. Bardzo fajnie mi się rozmawiało z tobą. Miałam bardzo taką takie chcieństwo, żeby nie powiedzieć chcice, takie chcieństwo naprawdę. 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 Tak. Super było. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Bardzo miło było cię poznać. Super. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Było grzecznie. Było grzecznie, było miło.